Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nigrum, witamy się już w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Deus Ex Mankind Divided. Rozłam ludzkości, moi mili. Ostatnio znalazłam już w końcu ten... gdzie on był? A, był na górze. Wzmacniacz sygnału i go wyłączyliśmy, więc teraz Sing będzie miał lepsze pole do popisu, będzie... no... większa szansa na to, że oni go jednak nie wykryją. I ostatnio zeszłam jeszcze sobie na dół, tutaj załatwiałam dwóch gości, nic tu ciekawego nie było takiego. Tutaj jak otworzę drzwi, to wyjdę na zewnątrz, gdzie mamy jeszcze innych gości, oczywiście trzeba będzie ich załatwić, wrócić tam. Jeszcze tak wam pokażę, tak właśnie na szybko, że tu na górze był ten wzmacniacz, właśnie w tym miejscu. Wyłączyliśmy go, dezaktywowaliśmy wszystko i jesteśmy teraz na górze. I teraz już możemy sobie zwiedzać jeszcze górę, poeksplorować, załatwić tych przeciwników, którzy tu jeszcze czyhają. Tu jest jeden na górze i tam jest tych czterech na dole. Jakbym tam wyszła tymi drzwiami, to by od razu mnie zobaczyli, dlatego idziemy górą. Tutaj jest jeden, nie, to jest dwóch przeciwników i postaramy się ich załatwić. Dobra, tu jest śmietnik, tu nic nie ma. Tutaj jednego gościa załatwiliśmy. Lecimy dalej, ogólnie musimy dostać się do atrium. I tam jest właśnie to atrium, tam mamy te drzwi. Tam mamy dwóch gości, to wiecie co, może pójdziemy z tamtej strony na dół i załatwię tamtych, bo jeszcze tam chcę poeksplorować. Ogólnie pod nami jest jeden. Chcę sobie tam poeksplorować, popatrzeć, załatwić tych gości, tamtych dwóch spróbujemy z tamtych się zabrać. Ogólnie jeszcze tam na drugą stronę nie szłam, możemy tam sobie się przejść. Dobra, ten mało mnie nie zauważył. Okej, lećmy tędy, bo tu mnie jeszcze tak naprawdę nie było. No tutaj trochę ich jest, trzeba przyznać. Trzeba uważać. O, a tutaj jest ten, którego widzieliśmy na tym wprowadzeniu na samym początku. Tutaj jeden ze strażników, tych właśnie tych dżinów właściwie, bieg, jego zastrzelił tego gościa. Niestety. Dobra, trzeba będzie się tam jakoś ładnie... przekraść. Okej. Jest dobrze. Tutaj mamy tych trzech. Trzeba będzie ich jakoś tutaj załatwić. Ogólnie mogłabym wziąć biobaterię. Tego zdejmijmy. Będzie taki naprawdę szybki sneaky kill. Szybki sneaky kill. Tam jest następny. Musimy teraz uważać, bo oni kurde... no, się zaniepokoili. To dość mocno. Oj, 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 oj. Dobra. Musimy uważać, musimy teraz uważać. Dobra, bierzemy ich obu. Pięknie. Tak jest. Dobra, bierzemy jeszcze tego. Wielozadaniowiec, proszę bardzo, udało się. Oni go odrzucili. O nie, następni biegną. Następni biegną, już tą wrogę nastawili. No mo, oż ty w życiu. Stop hiding! Wow, 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 co tu się wydarzyło? Oni chyba mnie nie widzą. Wow, co tu się stało? Nie widzieli mnie, czy co? Czy jak? Dobra, udało się. Okej. Dobra, troszeczkę mnie zranili, ale i tak udało się ich załatwić tak, żeby je skrzywdzić w żaden sposób.
I mamy pancerz, to chyba udało się wyczyścić. No dobra, założyli mnie, ale to nic. To tak ważne, że udało się ich tutaj nie pozabijać. System automatycznego zapisu wiadomości Luna. Znowu mamy taki sam motyw. Ta rozmowa została zapisana automatycznie w tej historii konwersacji. Mam złe przeczucie co do niego. On za dużo gada. Z taką gadaniną mógłby zaklinać węże. Przez 3 lata ani razu nie widziałem, żeby miał pistolet w ręku. Ciągle tylko gada i gada. Też tak myślałem, ale mylisz się co do niego, przepraszam. Dlaczego? Co się stało? Wczoraj, kiedy go zostawiłem, żeby przygotował transakcję, śledziłem go do hotelu Emirate. No i syn powiedział, że w hotelu ma się z nim spotkać tylko jeden człowiek. Nalegał na to, ale przyjechało 3 ludzi. Syn zabił ich wszystkich bez wahania. Nawet tego jednego, który miał się z nim spotkać. Wszystkich. Uwierz mi, on jest jednym z nas. A proszę, syn tutaj zbudował sobie zaufanie ich, nie? Dobra, ja już chyba większość wyeliminowałam. Dawać, kurde, co tu macie? Kasę, wszystko. To jest cywil biedny, którego zabił. I mamy Palm Topa. Widzieliśmy go w tym wprowadzeniu. Wiadomość niewysłana. Imat, w końcu dotarłem do klejnotu pustyni. Jest ogromny. Miejsce dla 1000 ludzi. Po drodze spotkałem innych, którzy jak my szukają nowego początku. Postanowili do mnie dołączyć. Zaczęliśmy sprzątać, ale tu jest tyle smutku. Śladów po incydencie. Nie da się nie zauważyć. A incydent, tutaj jest pisany z dużej litery. Incydent to jest te wydarzenie właśnie, które było opowiadane też w tamtym 12-minutowym filmiku przedbiegowym i też ogólnie na początku, że... I to, co wam mówiłam, ten wybuch właśnie taki, czy nie wybuch, to po prostu masowa awaria biowszczepów u ulepszonych, augmentowanych ludzi i to, że właśnie oni ich zaatakowali, to ogromne wydarzenie, bo to się tutaj podziało na ogromną skalę tak naprawdę i to nazwali incydentem, że wydarzył się incydent. Też to nie było zbyt przyjemne dla innych augmentowanych ludzi też, tak nie chcieli ich też jakoś super obrażać i tak dalej. Śladów po incydencie nie da się nie zauważyć. Najgorsze są ciała. Większość wynieśliśmy na klatkę schodową i zastanowimy się, co należy z nimi zrobić. Jest mnóstwo do zrobienia, jeżeli mamy się tu zadumowić, ale myślę, że to dobre miejsce dla naszej rodziny. Powiedz matce i ojcu i nie dokończył, bo zginął. Niestety. Dobra, pistolet, to jest amunicja oczywiście, pistolet maszynowy, to jest dżin. Czemu ten dżin nie żyje? Przecież ja go nie zabiłam. On jest martwy. What? Ale... To jest ten, którego odrzucili, ja go po raz kolejny powaliłam, ale ja go nie zabiłam. To dlaczego on ma czaszeczkę? Co się tu wydarzyło? To jest ten cywil, to jest Jean, ja ich wszystkich ogłuszam. Nie wiem, o, kolejny cywil. Będę musiała zobaczyć sobie na nagraniu, czy ja go zabiłam, czy nie, bo już w sumie nie wiem, bo tu jest albo przytrzymać kółko, albo nacisnąć. W sumie już nie wiem, czy ja go zabiłam, czy nie. Wydaje mi się, że raczej go nie zabiłam, nie wiem. Dobra, moi mili, tu jest tak naprawdę już wszystko, więc możemy sobie, właściwie wszystko, wszyscy możemy sobie pozwiedzać i będziemy mogli ruszyć do tego atrium w końcu. Proszę bardzo, i tu jest tak naprawdę sam początek, gdzie byliśmy. No, już wszystkich tu wyeliminowałam, oni wszyscy tu przybiegli, musimy iść tam do tamtych drzwi tego atrium, więc ja tu sobie jeszcze tak obiegnę, to zobaczę, co tu jeszcze mamy, może coś znajdziemy, coś będzie leżało. Nie wiem, będę musiała zobaczyć na nagraniu, czy ja go zabiłam, czy co? Co Jensen zrobił w tamtym momencie? Bo mi się wydaje, że raczej go nie zabił. Przynajmniej nie powinien był. Oj, tutaj się błąkali ci właśnie ludzie. My tam byliśmy. Właśnie tutaj. Na początku. Jeszcze tam na górę muszę zajrzeć, bo nie wiem, czy ja tam byłam. Na pewno byłam, ale muszę tam się jeszcze rozejrzeć. Dobra, tutaj już byliśmy. Tam już mamy dalszą część, właśnie wspomniane atrium. Tu są te drzwi i to jest to pomieszczenie z tymi gośćmi tutaj. Okej. Okay. Tam są ci następni, oni zaczęli się ruszać. Ja jeszcze chcę się wrócić, bo jeszcze chcę wejść tutaj, o, na górę, o tu. Zobaczyć, czy ja... Ja tam na pewno byłam, ale czy ja czegoś tam jeszcze nie pominęłam. O, tutaj było to wyjście, bo tam był ten gaz. Tu było to wyjście, właśnie.
tutaj śmietniki, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo ja tu tak całkowicie nie byłam, chyba. Byłam po drugiej stronie. Aha, tutaj nic takiego nie było istotnego. Dobra, no to schodzimy. O, patrzcie! Biobaterię znaleźliśmy. Więc warto było tak się wrócić. Dobrze, moi mili, chyba będziemy lecieć w stronę właśnie tego, w stronę tego atrium. O, ja się zapiszę przed tym atrium, bo pamiętam, że akcja ta w tym atrium. O, będzie gęsta. Dobra, jak to wygląda? Mamy jednego i drugi po las tam. Drugi jest gdzieś po drugiej stronie. Let's close this deal and get out of here. Możemy spróbować do niego podbiec i go tak załatwić. Pięknie. Na razie ich nie zabijam, bo mówię, jeszcze się nastrzelamy, tak? Jeszcze będzie mnóstwo strzelania, to już bardziej... Mamy też, patrzcie, mamy szyby wentylacyjne, też widzimy szyby. I tutaj jest to atrium. Aha, tu mamy zablokować dostęp do atrium właściwie, musimy zablokować te drzwi, no właśnie, właśnie, właśnie. A dostać się tam dostaniemy chyba szybem. Dobra. Ja jeszcze się tu tak pokrótce szybko rozejrzę. Dobra, tutaj nic nie ma ciekawego. Pod tym też nic takiego nie ma. Śmietnik. Też nic. To jest kubek. Okej, czy tu coś jest? Nie, tutaj nic nie ma. Dobra. O! Tutaj mamy moduł kredytowy, czyli kasa. Bierzemy. Okej, drewniana skrzynka. Tutaj jest szyb wentylacyjny. Możemy go sobie otworzyć. Zaraz sobie pójdziemy. Śmietnik. Tutaj nic nie ma. Kątek rzucania. Kubki po kawie. Zobaczmy. Rozejrzyjmy się tu. Dobra, tutaj cisza. Nic pod tym nie ma. Ani obok tego, ani za tym. I to jest tu. I tu już... I tutaj już byliśmy. Tak więc, ciśniemy zablokować te drzwi. Okej. Zaraz. A nie, to musimy inne drzwi zablokować. Tutaj musimy przejść, czyli możemy przejść tymi drzwiami. Jensen, we're inside the atrium, taking up positions on the terraces. What's your 20? Still moving. Well, hurry the fuck up. Enemy helo is inbound and this sandstorm's getting close. You get that comms booster disabled? Affirmative. Booster's fried. So maybe the Tin Man does have a heart after all. Way to look out for your team. Creedy out. Creedy out. Dobra, musimy tam się dostać. Tu jest tylko jeden przeciwnik. Tu bym chyba przeszła tym samym szybem, ale i tak sobie zajrzę do tego szybu, bo jestem ciekawa, czy czegoś tam nie ma. Czasem w szybach coś leży. Dobra, ten koleś... Stoi tu na środku. Warto by było... się odwrócić, co? No właśnie. Okej, lecimy. Zaraz go załatwimy. Nie odwracaj się. Z każdym razem są te scenki, kiedy obezwładniamy przeciwnika. Dobra, mamy tutaj jego broń. Oni też są augmentowani. Dobra, i my musimy lecieć tutaj chyba. Już nie pamiętam, które tu drzwi były takimi ostatecznymi, ale pamiętam, że lepiej się będzie zapisać po prostu. Ja jeszcze sobie luknę do tego szybu wentylacyjnego, bo jestem ciekawa, czy w tym szybie czegoś nie było. Czy jakieś po prostu rzeczy nie leżały, na przykład tu w kącie. Tutaj możemy sobie to wszystko obejrzeć. Na przykład... wychodzimy w tym samym miejscu i niczego takiego tutaj nie mieliśmy, ale mówię, warto eksplorować, naprawdę warto eksplorować, po prostu włazić wszędzie, w każdy kąt, wtykać nos, bo wszędzie, wszędzie coś może po prostu leżeć, nie? Do zebrania. Dobra, tutaj mamy kolejnego robotnika, kasa. Oj, tu będziemy musieli przejść, tutaj będzie... Kurczę, ale tu jest potrzebny kod, a ja żadnego kodu tutaj nie mam. Kurde. Czyżbyśmy jakiś kod pominęli gdzieś? To jest możliwe.
bo wiadomo, czasem jest tak, że nie do każdych drzwi się też kod znajdzie, nie? To jest też tak, że czasami kod... Czasem nie ma kodu i czasem trzeba coś zhakować. Dobra, no ja tu nie widzę nic takiego więcej. Jeszcze tutaj zerknę. Aha, tu jest termopojemnik. Dobra, no to wiecie co, moi drodzy. Patrząc tak na to... nie wiem, co tutaj było. Dobra, wpiszmy tutaj ten kod. Powiedzmy, że spróbujmy z tamtym, który widzieliśmy na początku. 0451. Nieprawidłowy. Próby logowania. Okej, nie mamy kodu żadnego, ale możemy to spróbować zhakować. Jest to na pierwszym poziomie bezpieczeństwa, więc wam pokażę, jak to wygląda. Też będziemy mieli tutaj samouczek i tutaj ja sobie też przypomnę, co czym było, bo to jest naprawdę fajny motyw. Też będziemy różne rzeczy hakować i czasami, no nie wszędzie wpiszemy kod, czasem trzeba będzie jakieś rzeczy zhakować, więc podstawy hakerstwa. Cel jest zaznaczony na zielono. Zacznij od niebieskiego portu wejścia, wyjścia i przechwyć wszystkie zielone rejestry. Poruszaj się w systemie, przechwytując węzły za pomocą przycisku X krzyżyk. Wykrycie. Przechwytywanie węzłów o wyższej wartości zajmuje więcej czasu i obarczone jest wyższym ryzykiem wykrycia. W przypadku wykrycia należy dokończyć próbę włamania przed upływem określonego czasu, zanim włączona zostanie blokada. Dobra, mamy tu port wejścia-wyjścia, musimy go wzmocnić. I teraz tak, tutaj mamy katalogi. Wykrycie przejęcia 20%, level pierwszy. To są te katalogi. Musimy po prostu dotrzeć do tego punktu, do rejestru i go zhakować. A to jest tryb diagnostyczny. Jeżeli go przejmiemy, to chyba pamiętam, że wyłączymy ten system wykrycia czy coś takiego. Po lewej mamy różne programy hakerskie, ale jeszcze nic takiego nie mamy, więc musimy hakować po prostu normalnie. Więc szybko wzmacniamy, bierzemy ten katalog. Bierzemy ten katalog, ten możemy wzmocnić. Tu trzeba szybko działać. Ten katalog, ten wzmacniamy, ten bierzemy. Anomaly detected. Oh my god. Trace program initiated. Już nie pamiętam, jak to było. Access granted. Przyznano dostęp. Rejestr został otwarty. Proszę bardzo, i jeszcze wersja, aktualizacja w czasie weszła, Boże, jak to się zgrało, przyznano dostęp. Rejestr został otwarty, urządzenie zostało odblokowane, udało się. Także widzicie, nie musicie wyłącznie, tylko i wyłącznie dotrzeć do zielonego punktu, zielonym się od razu w momencie możecie do czerwonego dotrzeć. Czerwony powoduje to, że ten system, ten wykrycia jest po prostu łamany i też jak widzicie można to w ten sposób zrobić, więc moi drodzy. Dobra, ja nie wiem, czy to będzie tu, ale wiecie co, ja po prostu się zapiszę w tym momencie, moi mili. Zrobię nowy plik zapisu i zapiszę grę po raz pierwszy w tym momencie. Jest 19.23, będę pamiętać, Dubaj. Okej. No i lecimy. Tak, to będzie tutaj już. Dotarliśmy do atrium. The house access route secure. Jin shouldn't be a problem. Over. Copy that. About fucking time. Enemy helo sighted. Tak, to jest tutaj. Zablokowaliśmy drogę do atrium i się już dostaliśmy tu. I tu będzie już gorąco. Tu już będzie gorąco. Śmigłowiec leci. Zobaczymy, jak to pójdzie. Strike force, position and hold. Strike one, in position. Strike two, all set. Strike three, yeah. Strike 4 in position and holding, boss. Eyes up, safety's off, guys. Yeah, no shit, brown nose. Watch your fucking mouth, Halliday. Both of you, shut up. 5 in position. Everybody, stay sharp. Singh's got eyes on Shepard. Patching you in now. Okay. Jak myślicie, wszystko pójdzie zgodnie z planem? There, so watch your fire. To jest Singh. Musimy też go mieć na oku i bronić. Executing a boy with a sandstorm on our ass. I cannot take credit for Mother Nature, mister. You can call me Shepard. How biblical. Are these the weapons? The orcs.
are getting harder to come by. Guns are still on the chopper. Show me the cash, quick, and we'll... Whoa! O kurde! Coś zabójcy! The pod has been crashed. Shepard is dead! What? By who? What's going on down there? Miller, this isn't the djinn. Repeat, it's not the djinn. To nie jest djinn, nie jest djinn. Open fire! Open fire! Weapons free! Open up on... Creed, make it a grab for the chopper. You got a shot? Negative, negative. We're under heavy fire down here. We can't let that chopper take off, Jensen. I got it. I właśnie tu chciałam się zapisać, bo teraz musimy lecieć od razu. This is bad! They're closing in! We're gonna lose Singh! Jensen, I can't reach him! Musimy uratować Singha i musimy jeszcze załatwić tych gości. Wow! Jensen, wow. This sandstorm might have just bought us some time, but you need to disable that chopper. Copy that. Dobra. Muszę się uleczyć. Dobra. Zażyjmy kilka tych stymulantów. Wow. Niestety burza piaskowa mi nie pomaga w tym momencie. Więc po prostu muszę lecieć tutaj na środek. I muszę ochronić Singha. Ochronić Singha. Dobra, tego zabijemy. Parę killi wam pokażę. Okej. Okay. Musimy chronić Singha i nie pozwolić odlecieć śmigłowcowi. To jest mega ciężka misja. Jest Singh. Okej. Okay. Musimy ich szybko wyeliminować. Musimy chronić Singha, więc ja odwrócę ich uwagę. Okej, lecimy. Chopper's been grounded. Repeat. Jensen! Udało się. Ooh. You're welcome. Tak jest! Tak jest! Udało się! Shit! O kurde! O kurde! Wow! Udało się uratować Singha! Udało się śmigłowiec uziemić! O kurde! Się odzwyczaiłam też od strzelania w Deus Exie. O kurde, spójrzcie co teraz się stało. When this is done, the Illuminati won't be able to control men and women like you. No, stop! Scenes of horror on the streets of Detroit. Madness has gripped mechanically augmented people. Shanghai, Los Angeles, Ankara, Dubai. People are dying out there. Millions of people. The search for survivors in Pangea has been downgraded to a recovery mission. The Czech Republic leads a growing list of countries calling for the relocation of its augmented citizens. It's a new world, Adam. It's afraid of people like us. Bust into safe and secure. I didn't think it would end with the Aug incident, did you? We were victims! This is retribution for a tragedy we could not control. They control the news. They buried the truth with disinformation. Multiple detonations. Looks like car bombs. Another terrorist attack, this time in a police station. You may
United Nations Security Council has tasked... The new anti-terrorist intelligence and response team will have global jurisdiction. Oh, kurde. Wow. Agent Jensen. I won't let it happen again. No i zaczynamy, moi drodzy! Deus Ex Mankind Divided! Tak jest! Możemy powiedzieć, że pierwsza misja to był tak naprawdę prolog. O kurde, piękne to było naprawdę, wow! What have the events in Dubai cost us? They knew the risks. How many assets did we lose? All of them. This sandstorm didn't help. The mission was a success. Clearly, your scale of success is a generous one. However, the erratic nature of the attack could work to our advantage. Interpol will be confused for weeks, and with our continued guidance, the people will come round eventually. We are all in this for the long game, after all. That's never changed. You think so? Do I need to remind you all how far we have veered off course? The Og incident has caused a schism in society. Things are worse than we projected, and growing more unstable every day. This will not be tolerated. To ensure the success of our vision, the disruptive elements must be excised. No one here disagrees with you. But let me fly to New York and I will personally evaluate the situation. We may already have the votes we need to ensure that the Human Restoration Act passes. Very well. Stanton, you accompany. We may need to exert financial as well as political pressure to silence anyone opposed. Proceed. Elizabeth, I'll contact you later. It won't succeed, Lucius, even with Dowd's money. You know what Rand will find in New York? Weak, ineffectual men. And with Nathaniel Brown still an unknown factor. Of course. That is why we're proceeding with our alternate strategy. You have claimed much in the past, Huge. This is your chance to deliver. Everything is in place. We can initiate whenever you wish. I'll secure your communications, Bob. Jaina seems to have eyes everywhere these days. He and his Juggernaut Collective... Jaina's won't be an issue. I've made arrangements. I laid the foundations. Now it is time to get everyone's attention. Paige, activate the sleep cell. O kurde, nieźle, nie? Konečná stanice, Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. Proszę bardzo, gdzie my jesteśmy? To już się dzieje po akcji w Dubaju. Praga. One week later. Tydzień później, no właśnie. Tydzień po tej akcji w Dubaju. Miller, it's Jensen. Just getting off the train now. Copy that. We'll debrief when you get in. You coming straight to the office? Unless there's a problem at a checkpoint. Your papers should be in order. Just keep your head down. Miller out. No właśnie, jesteśmy augmentowani, więc są checkpointy, na które policja sprawdza augmentowanych ludzi. No i proszę bardzo. Tak, to wygląda. Had włączamy. A kurde, no. Klimat naprawdę epicki. Przyjdzie policja. Here, let me help you with that, ma'am. Ma'am? Seriously?
I could have gone with Sweetie. You get my message about Dubai? Yeah. I'm glad you're all right, Adam. That ambush sounded pretty bad, man. Not something I was expecting, that's for sure. Any idea who hit us? Well, I'm sure your task force will come up with something. And that it won't be what the Juggernaut Collective digs up. Kinda odd, though, don't you think? Interpol sending your team, the Prag team, to Dubai in the first place? Miller said they were scrambling. Last minute intel. We were the only strike team available. Yeah, well, that's a lie. Better get moving. Where's Alex? Collective has been keeping tabs on all task force divisions ever since we slipped you into one of them. We've got a team in Oman. Could have been a hell of a lot faster than you guys. So why send us? I don't know. The task force is in the Illuminati front, like we all suspect. It doesn't make much sense to send it into an ambush. Unless they wanted our team to see something. Officially. Aukove, připravte si papíry. Připravte si papíry na inspekci. Don't make a scene, Adam. One dream of it, Alex. I swear it's gotten even worse here in the past few days. Everyone looking over their shoulder, terrified Oggs like us are going to attack them again. Somebody probably will. Treat people like animals long enough, they'll start acting like animals. You say that like there's nothing we could do to stop it. I already tried 2 years ago. It didn't work out so well. So what? Are you saying we should just give up? Let hatred and prejudice take over? To hell with that! I'm saying I can only go after enemies I see, Alex. The men who caused all this, the true power brokers, they're the ones I need to stop. I thought you knew that. I do. You, me, the Juggernaut Collective, we're all trying to stop them. It doesn't mean turning a blind eye to... Then help me find them. Alex, pomaga Jensenowi. Drone. Patrz się. Checkpointy na każdym kroku, co kilka metrów. Policja, drony skanujące nas. Masakra. Się obrażają u nas, nie? Obrażają wszystkich augmentowanych. A ludzie mówią tutaj w języku czeskim. Hate this city. Come on. Jesteśmy w pracy. If you're right about Dubai, about the Illuminati needing your team as witnesses, then we need to find out why. Gdzieś tego gościa z lewej? Gave you the order to move us. Miller did. They probably came from someone higher up the chain. Doesn't mean he's not in on it. Ever heard of the NSM? The neural subnet, sure. In TF-29, directors use it to plan ops and communicate privately in cyberspace. What's this? Whisper chip. Custom-made wiretap device. Janus designed it to fit inside the NSM's motherboard. Ah, the elusive Janus. Leader of the hacktivists. Am I ever gonna meet this guy? Someday, maybe. Right now you need to concentrate on Miller and find a way to access the NSM's motherboard. Whoa! O kurde, patrzcie na to, znowu coś wybuchło. Wow, jakiś atak terrorystyczny. Alex, you okay? Yeah. Wow. Yeah. Let's get out of here. Stand back, let me help.
O kurde, trzeba przyznać, że to było niezłe. To nie był sen. Praga, 30 minut po zamachu na stację, tak? Po tym, jak ta bomba wybuchła w tej stacji. Oż to życiu, to rzeczywiście miało miejsce. I mamy usterki. O kurde, mamy usterki niestety. Naszego systemu po tym wybuchu. Alex, it's Adam. Hey, you sound like shit. How you feeling? A little sore, but I'll be alright. Are you okay? Yeah, I'm okay. I've been through worse. Jesus, how fucked up is that to think, huh? Listen, Alex, my systems are acting up a little, so I've got to get checked out. But if you want a maid or... What? No, I'm fine, man. You just take care of you. This girl's built tough. Give me a call when you're useful again, okay? All right, I will. Talk to you soon. Przegrupowanie przed wyruszeniem, przed wczesny świt. No i moi drodzy, zaczynamy kolejną misję nasz, no... O, skrytkę mamy w podłodze, super. Jesteśmy w domu Adama Jensena, tutaj mieszkamy. Dom zwiedzimy sobie już w następnym odcinku i zobaczymy, co tutaj mamy. No i Jensen będzie musiał iść na badanie, będzie musiał iść do swojego specjalnego lekarza, który przejrzy jego systemy, bo po tym wybuchu troszeczkę oberwał i jego systemy trochę się tutaj, no, uszkodziły, tak? Ale akcja w Dubaju miała miejsce, wybuch też miał miejsce, to nic się dla Jensena nie śniło, wszystko po prostu... Do Pragi zajechał tydzień później, a teraz budzimy się 30... Jesteśmy po prostu 30 godzin po tym wybuchu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Akcji dużo, akcji naprawdę bardzo dużo. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. Zostawcie subskrypcję. Subskrypcję, przepraszam. Zakręciłam się. Subskrypcję. I trzymajcie się ciepło. Pa, pa!